wiedzą, co się dzieje i gdzie są te boiska, bo tego mi dzisiaj w tym przemówieniu zabrakło. Proszę. Boiska, sport, Rafał Szlas, radny. Może od tego pytania, którego nie bardzo lubię, tak, bo niektórzy nazywają to hejt i jak spoglądam, to są takie rzeczy, które mi przypisują, one są niezgodnie z prawdą, są zafałszowane, a obrzucane. Nawet nie mam takiego charakteru, żeby się specjalnie bronić. Jeżeli chodzi o te studia, to zrobiłem je w 2019 roku. Pokryte one były z funduszu Urzędu Miejskiego, bo mamy fundusz na dokształcanie i staramy się, żeby coraz więcej osób się dokształcało. W 2019 roku te studia miały bardzo dobrą opinię, więc postanowiłem do nich pójść i uzupełnić swoją wiedzę. Pytanie, czy te studia mi były potrzebne? To jest właśnie pytanie, gdzie przy tym hejcie zastanawiam się, czy może słusznie poszedłem i je zrealizowałem. Z tego względu, że jeżeli popatrzę na siebie, to moje podstawowe studia to jest Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji. Do tego mam kilkanaście studiów podyplomowych, które realizowałem na przykład w Politechnice Gdańskiej, na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Gdańskim, na Uniwersytecie Wrocławskim, na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk. W niektórych tych uczelniach po kilka studiów robiłem podyplomowych, ale po co je robię? Po to, żeby mieć jak największą, jak najlepszą wiedzę w zarządzaniu miasta. Są to studia z reguły specjalistyczne, które są skierowane, jak zarządzać miastem, jak rozwiązywać problemy. I pokazują też, jak zmieniają się przepisy, a u nas w Polsce się zmieniają, żeby je uzupełniać. Jeżeli też chodzi o studia MBI, które tam realizowałem, to realizowałem je po to, żeby uzupełnić wiedzę w zmieniającą się w zarządzaniu spółek i innych tych, bo się przepisy zmieniały, żeby tą wiedzę sobie uzupełnić. Tylko po to. Niektórzy mówią, o, za publiczne pieniądze kupił sobie dyplom po to, żeby być w radach spółek. Chcę powiedzieć, że od 2018 roku w żadnej radzie nie jestem. Chcę powiedzieć, że 20 lat temu zdałem bardzo trudny egzamin w Ministerstwie Skarbu. Mam dyplom upoważniający do zasiadania w spółek. Jest to dyplom, powiem, niełatwo osiągnięty, bo naprawdę egzamin był wyjątkowo trudny i trzeba było się tam niesamowicie przełożyć. Jestem z tego dumny, że mam i jak wiele, nieraz ostatnio nawet pokazuję, że na 200 osób zdawało tam po kilkanaście. Czyli pokazuję, jak trudno było zdać ten egzamin. Ja mam zdałem egzamin, czyli mogę się cieszyć, że to jest wszystko potwierdzone wiedzą. W czasie, jak ja uzupełniałem te studia w MBI, to one po prostu miały bardzo dobrą opinię. Dzisiaj okazuje się, że tam było sprzedawanie dyplomu. Ja jestem przeciwny takim działaniom. Uważam, że powinna wejść w to prokuratura, powinna pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy handlowali tym dyplomem. I mam żal do państwa, nie do państwa, tylko do państwa jako kraju, że nie potrafił odpowiednio nadzorować nad uczelniami i do takiej sytuacji doszło. Ja słyszałem, że tam około setki było takich sprzedaży. No to jest skandal. No jak można coś takiego dojść? Przecież jeżeli ktoś idzie na uczelnię, to wierzy, że ta uczelnia jest dobra, a nie, że handluje dyplomami. Tak? Tym bardziej, że ja chodziłem na wszystkie zajęcia, zaliczałem wszystkie egzaminy i właściwie cieszyłem się, że mogę uzupełniać tą swoją wiedzę. Kto by pomyślał, że ona po latach okaże się, po trzech latach dowiaduje się, tak jak wszyscy z mediów, że tam handlowali dyplomami. No uważam, że to jest skandaliczne. Powinni wyciągnąć jak najdalej z tego wnioski, bo to przecież dla mnie to jest niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o...